Witajcie, Robert z tej strony, witam na naszym vlogu. Wyjazd na Niemiec opóźnił się o 45 minut. Co prawda mam tam bardzo, bardzo tolerancyjne, duże, szerokie okienko. Nowy kierownik w Akutimie, Marlon, ma dopiero jakąś tam wideo call, jak to ładnie napisał w mailu, po godzinie 13:30, a ja musiałem wrócić po to. Tak się przyzwyczaiłem do jazdy bez dokumentów, bez wszelkiego rodzaju rzeczy niezbędnych do podróżowania niegdyś, że musiałem się cofnąć. To był pierwszy powód, dla którego się cofnąłem. Ten uchwyt będzie mi cały czas opadał. No i był też drugi powód, dla którego się cofnąłem. Cofnąłem się po kubek z kawą. Stwierdziłem, że jak już jestem na Gryfińskiej, to zaparzę sobie kawę sam u chłopaków w sklepie. Także 5:45 z 1:45-minutowym opóźnieniem ruszamy. Proszę, Szczecin żegna mnie deszczem. Na liczniku mamy 23 340 km. No i zobaczymy, jak to tam będzie dalej. Dojeżdżamy do miejsca, w którym no, najczęściej można się było pomylić, jadąc w kierunku Berlina czy też dalej. Bo teraz tak, ja będę chciał kierować się w stronę Hamburga, teraz za Berliner Ringiem, potem będę leciał w dół na Hanower. I teraz tak, jakbyście chcieli jechać na Wrocław w dół w kierunku Niemiec czy tam czeskiej granicy i tak dalej, to trzeba tutaj skręcić w kierunku Drezna. A jeżeli chcecie lecieć tak jak ja, czy tam bardziej w głąb Niemiec, to na tym właśnie pierwszym rozjeździe trzeba polecieć prosto. Tak, trzeba się kierować cały czas na Hamburg, bo tutaj w prawo byście polecieli w dół. W dół, w kierunku Wrocławia, Lipska. No. A teraz jesteśmy już na Berliner Ringu, na jego północnej części praktycznie. Dużo remontów tutaj było ostatnio. Wszędzie wiatraki, wszędzie fotowoltaika przy autostradach, to akurat nie w Niemczech, to standard. Widać bardzo duże inwestycje w zieloną energię. Niemcy jako kraj dość solidnie uzależniony od gazu. Widać, że próbuje przejść tą transformację energetyczną. No widzicie, tam dojeżdżamy do Berliner Ringu, czyli do tej autostrady, która otacza cały Berlin i robi ogólne dojazdy. Berlin mamy po lewej stronie. Zaraz będzie kilka wjazdów, w zależności od tego, w którą dzielnicę chcemy wjechać z Berlina. Można albo tutaj było pojechać tamtą drogą i wtedy byśmy wjechali od strony lotniska Schönefeld. A tutaj w sumie to drugie lotnisko Tegel, które było w mieście, już jest wyłączone. Ale tutaj może mnie poprawić mój kolega serdeczny ze Szczecina, Mirek, który zajmuje się odbiorem ludzi z lotnisk. A przede mną jeszcze do godziny 10:43 jazda, czyli nie jakieś 3 godziny z haczykiem. Tak to wygląda. No i tutaj mamy tę rozjazdę, o którym wam wcześniej wspominałem. Tutaj od takiej dzielnicy Pankow, z tego co pamiętam, chyba tak to się nazywa. Berlin Centrum, tak Pankow pisze, tutaj byście dojechali praktycznie prosto na Alexanderplatz. My jedziemy prosto, trzymamy się na Hamburg. Coraz lepiej tutaj jest z tą rozbudową, czy tam z przebudową Berliner Ringu, bo trochę mniej tych budów. Jeszcze do niedawna mnóstwo tutaj maszyn budowlanych stało. A teraz widać, że jest coraz lepiej. Nie wiem, czy dobudowywali kolejne pasy, czy coś tutaj się wydarzyło, w sensie jakieś tam konieczności przebudowy, czy coś. Pierwszy raz od 90 km z 6 biegu na 5. Komfort jazdy po Bundesautostradach. Uwielbiam je. O i tu jakbyście skręcili w prawo, to dojechalibyście za jakieś 30 minut pod sam Alexanderplatz, ale pamiętajcie, tam jest potrzebna zielona plakietka, można to kupić w dowolnej stacji kontroli pojazdów, takiej niemieckiej, nie pamiętam dokładnie tego symbolu, ADAC czy coś takiego tam pisze, że też jest napisane, a można też kupić w
Polsce parę złotych więcej to kosztuje. No, cały czas takie przebudowy tutaj od dłuższego czasu, ale idzie ku dobremu. Nie wiem, czy to będzie widać doskonale, tutaj wzdłuż ściany lasu idzie taki gruby, czarny przewód. Mam nadzieję, że go widzicie. Jest to prawdopodobnie światłowód. Nie wiem, czemu go nie schowali od wielu, wielu lat. Widzę taki przewodzik. Przez chwilę myślałem, że to jest jakiś przewód prądowy, ale nie. Jest to prawdopodobnie jakiś tam światłowód albo jakiś przewód telekomunikacyjny. Kolejny zjazd do Berlina, tym razem ten, który kieruje, powiedzmy, na Berliner Centrum Zoo. A poprzednim też byśmy spoko wjechali. Bo Alexanderplatz jest, czy to Zoo, czy Alexanderplatz, te wszystkie rzeczy są mega blisko siebie. Tutaj widzicie, macie napisane Berlin Centrum. W sumie nawet nie trzeba specjalnie znać niemieckiego, żeby to ogarniać. My jedziemy jeszcze prosto w kierunku Potsdamu. W sumie Hamburg i za jakieś tam niespełna 10 czy jakieś około 10 kilosów będziemy mieć rozjazd i będziemy potrzebować skręcić na Magdeburg. W Niemczech te główne arterie komunikacyjne w takim totalnym standardzie są minimum trzypasowe, trzy pasy mają, a pewnie w niedługim czasie pojawi się nam coś więcej. No, pora przełączyć na bieg numer 6. Jechać sobie spokojniutko. No i teraz to się zachowam jak inny Robert, tym razem Makłowicz, bo przy okazji konieczności skorzystania z toalety odwiedzę instytucję, w której dawno nie byłem. To się nazywa Burger King. I przy okazji sprawdzę, jaka tam jest kawa. Zobaczymy od razu, ile kosztuje paliwo w Niemczech. To wam od razu pokażę. Słuchajcie, tutaj mamy cenę paliwa. Diesel kosztuje 2,04. Diesel kosztuje 2,04, a no, sekundeczkę. Zaraz wam to wszystko nagram. Tak wygląda Burger King u nich, czy tam u nas. Obojętnie, jakbyśmy tego nie nazywali. I no, tutaj chyba zaparkuję. Dobra, obiecałem ceny paliw w Niemczech. To mamy tak 2,21 ten lepszy diesel, ten 2,04 słabszy. I kurde, spod tego kąta to ni cholery nie widać. 1,94 super, 2,11 jakiś super plus. Czyli poniżej 2 euro za paliwo. Tamten zamknięty, od 9 otwarty. Kawa 3,20 euro przy autostradzie. No, tanio nie jest. Nie ma to znaczenia. Ale żeby kawa smakowała, przynajmniej mi o tej porze, to koniecznie śmietanka. Najlepiej jakaś 30, żeby było jak najtłuściej. Tak, wziąłem ze sobą śmietankę w drogę, tak żeby kawka mogła mi jeszcze lepiej smakować. Jak już mam pić kawę, to wolę, żeby naprawdę smakowała. A tak jak dla mnie, czy z masłem, czy ze śmietanką 30, to jest petarda. Tak. No to za chwileczkę będę skręcał na autostradzie w kierunku Magdeburga. No i odtamtąd mi już zostanie takie spokojne 3 godzinki jazdy bez wielkiego ciśnienia. Pora na kawkę. Właśnie, ze śmietanką. Powinna być przepyszna. Mam taką nadzieję. Zapomniałem, jak jest słowo średnia, bo pani mnie zapytała, jaką kawę chcę. Pamiętałem, że po niemiecku kleine to jest małe, grosse to jest duży. Zapomniałem, jak jest średni. No i poprosiłem panią, żeby mi wytłumaczyła to słowo i okazuje się, że to jest mittel. Mittel, po środku, no dokładnie. Jest też czynsz chyba, słowo podobne mitte, z tego co pamiętam. No ale to niemieckiego jeszcze będę miał okazję się pouczyć po wakacjach we wrześniu. Zjazd, o którym wam mówiłem, tutaj po prostu trzeba się skierować na Magdeburg i Potsdam. Żeby nie pojechać za daleko. No i zostaje nam potem jeszcze
przez 50 km do kolejnego rozjazdu, ale na szczęście większość rzeczy będzie fajną trzypasmową dróżką. Tutaj czeka nas kolejny nas. Tak mówię, jakbyście podróżowali ze mną, ale załóżmy. Tutaj czeka mnie kolejny zjazd. Tym razem muszę skręcić na Hanower-Magdeburg. Prosto pojechałbym po prostu na Frankfurt i Lipsk. Zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądała droga, do której dołączę. Bo ten typ drogi zaczyna być takim dość fajnym standardem na tych głównych arteriach w Niemczech. Tutaj muszę złapać pas prawy i trzymać się już tutaj rozjazdu na Hanower-Magdeburg. Tak naprawdę podróżowanie po Niemczech jest dość łatwe, bo jeśli masz taką ogólną orientację co do większych miejscowości, z których czy w kierunku których się wybierasz, to te autostrady są tak dość fajnie oznaczone. No ja jadę bardziej w kierunku na Hanower, później będzie jakby odbicie na Braunschweig i dopiero potem na Gutima. No zobaczcie, jasny beton. Trzy pasy, oczywiście dwa dojazdowe, mega fajnie jedzie się po tych drogach. Jesteśmy na drodze, gdzie skończyły się ograniczenia, jeżeli chodzi o prędkość. Tutaj można sobie śmiało przyjechać, pocisnąć, ile tam wasza fura da radę, poćwiczyć. Także jakbyście kiedyś chcieli naprawdę w miarę bezpiecznych i komfortowych warunkach pouczyć się trochę szybkiej i bezpiecznej jazdy, ja osobiście polecam niemieckie autostrady. Dostawczakiem no, nie ma szans jeździć, jest to w ogóle nieekonomiczne. Dla mnie prędkość tam na poziomie 120 na tempomacie to jest taka najlepsza pod kątem ekonomii i pod kątem szybkości przemieszczania się i komfortu przemieszczania się. Natomiast jak kiedyś jeszcze miałem przyjemność jeździć swoją 508, no to przetrenowałem ją w tym miejscu i to tak dość solidnie. Przede mną teraz już chyba ostatnia prosta do Antutimu. Teraz mam przynajmniej 150 kilometrów po autostradzie, zanim zjadę z niej i będę miał ostatnie gdzieś tam 50 kilometrów już takimi bardziej Landstrasse, takimi drogami powiedzmy nieautostradowymi. Wszystkim, którzy się lękają o to, jak w Polsce będą ładowane samochody elektryczne, to spieszę powiedzieć, że prędzej czy później będzie dokładnie tak jak w Niemczech. To jest jakaś tam stacja przy drodze. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ładowarek Ionity. Tutaj jest szósta plus trzy Allegrowate. I jest opisana tutaj pod kątem mocy ta ładowara. No nie jest opisana, ale to są... A tutaj jest opisana. 150 kW. Także nie ma się co lękać. No, jesteśmy troszeczkę w tyle za rynkiem niemieckim, amerykańskim i tak dalej, ale prędzej czy później będzie doskonale. Nie lękajcie się. No dobrze. 66 euro zapłacę za 33 litry, czyli po 1,94. Jeżdżę po niemieckiej stronie, to tankuję po niemieckiej stronie. Tyle, nie mam problemu. Czyli ze Szczecina do Akutimu potrzebuję 33 litry ropy, żeby przejechać dostawczakiem. Kilometrowo nie sprawdzałem, ale to możecie sobie sprawdzić. Może ktoś z was sprawdzi. Szczecin z Gryfińskiej 106 do Akutim Energetische Labor GmbH w Harzberg am Herz. No właśnie, niech ktoś napisze, ile mi auto dokładnie spaliło na stówę. Jestem już po wizycie w Akutimie, było super, było sympatycznie, nowy kierownik Marlon, również złapałem z nim mega dobry kontakt, podobnie jak z Martinem, jest petarda, zatrzymałem się na wylocie z Harzbergu, bo liczyłem na to, że w tym miejscu, poza tym, że w takich miejscach ludzie zatrzymują się, aby zapalić, coś zjeść, usiąść,
popatrzeć na słońce. No oczywiście w takich miejscach ludzie zatrzymują się głównie, żeby no, załatwić swoją fizjologiczną potrzebę. Tak samo było ze mnie, przycisnęło mnie, nie będę wam pokazywał, co tam było, ale tam jest po prostu pole minowe i liczenie na to, że w takim miejscu nie masz toalety, no to jest troszeczkę słabe, ale dla mnie bez znaczenia, w sensie dla mężczyzn bez większego znaczenia. Pokażę wam, zawoziłem tam jakieś akumulatory chłopakom do przetestowania, ale też odbierałem akumulatory. To jest nasza R3, 75, to jest R4, 74, nasza z Ukrainy, Rumunia, Ukraina, to jest Autopart, R1 Energy u nas, 74, czyli ten Dual, i to jest nasz AGM-70. Te akumulatory były testowane pod koniec roku 2021. Odbieram je dopiero teraz, nie było jakby wcześniej okazji. I wystawię te akumulatorki na... może nie na aukcję, bo tam nie jestem specjalnie zainteresowany, żeby wspierać te portale aukcyjne. Wrzucę je gdzieś może przez naszego Face'a, może przez społeczność na YouTubie. Z opcją taką, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany zakupem akumulatora świetnie przetestowanego przez chłopaków w niemieckim laboratorium w Akutimie. W ogóle znalazłem tutaj kupę, a kupę to źle brzmi, a propos kupy, znalazłem tam mega dużo ciekawych rzeczy, między innymi fajne takie profesjonalne ładowarki serwisowe, to zwłaszcza dla ludzi z branży, podpowiem, że mega ciekawych rzeczy, będę taką jedną za miesiąc kupował, składają to dla mnie. 100 amperów w ciągu, 12-24, mnóstwo programów, mnóstwo możliwości sterowania i cena taka detaliczna będzie w okolicach 1000 euro. Wydaje mi się, że to powinno być całkiem fajne i całkiem niezłe. Do Szczecina niecałe 5 godzin. Nawigacja pokazuje mi, że powinienem dojechać w okolicach 18 z minutami, czyli do pracy już się nie załapię. Po drodze wyjeżdżając dokonałem takich zakupów. Ci z was, którzy zainteresowani są cenami, za 3,81 euro kupiłem smoothie, kupiłem takie małe, kupiłem dwie takie jakieś trochę ciemniejsze bułeczki i kupiłem ser żółty Biokäse Scheibe, czyli że pocięty na kawałki. Tutaj macie rachuneczek, możecie sobie to zatrzymać, zobaczyć, jak was to interesuje. 4 razy coś tam niecałe 20 zł, troszkę taniej niż na stacjach. Ale w takich miejscach chciałem kupić sobie na przykład jakąś gotową kanapkę, ale niestety wszystkie były z Schinken i z innymi mięsnymi rzeczami, które niestety są poza moim obecnym zainteresowaniem. Dobra, koniec ciemnienia, wsiadam, lecę na Szczecin. Fajnie, że byliście, jeżeli coś ciekawego się wydarzy po drodze, to jeszcze tutaj wrzucę w formie takiej relacji na Face'a, a jeśli nie, no to do zobaczenia jutro, trzymajcie się. Na tym będzie kończył się ten odcinek. Wjeżdżam do Polski, właśnie minąłem granicę. Zaraz po wjeździe do Polski wita nas polski Orlen, a jakżeby inaczej. Zaraz za polskim Orlenem muszelka, Shell. Pytanie, czyje to jest, nie wiem, nie wnikam. A jeszcze chyba wcześniej jest reklama BP. Także ustawiły się wszystkie trzy stacje obok siebie, a BP jest tam bardziej w głębi. No i tak to wyglądało. Jeżeli było tutaj coś, co ci się spodobało, pamiętaj, aby zostawić lajka. Jeżeli kanał Świat Akumulatorów jeszcze nie subskrybujesz, to warto nacisnąć suba, bo Vadim często nagrywa bardzo fajne i ciekawe materiały. No i to na tyle. Pozdrawiam was, miłego dzionka, hej!